Dobry Działkowicze, ależ mamy wspaniałą końcówkę października w tym roku. Jest przepiękna pogoda, w sam raz na ogrodowe prace. Pamiętacie, kiedyś wam mówiłem, że ten oto kącik, coś tutaj nie pasuje, prawda? Są trawy ozdobne, konkretnie miskanty, które jeszcze przybędą. Tutaj są jakieś takie luźne roślinki, a tutaj krzew porzeczki czarnej. No ni w ząb on tutaj nie pasuje. Mam zamiar go dzisiaj przesadzić. No i będzie to taka fajna okazja, żeby pokazać wam film o tym, jak przesadzić stary krzew porzeczki czarnej. Jest on dosyć rozbudowany, także będę mógł go również podzielić. Ale muszę najpierw znaleźć jakieś miejsce dla tego krzewu, albo nawet kilku krzewów, skoro zamierzam go również podzielić. Wymyśliłem, że najlepszym miejscem dla tej oto porzeczki czarnej będzie taki kącik przed szklarnią. Jest to miejsce bardzo dobrze nasłonecznione, no i myślę, że porzeczka na przykład w towarzystwie takiej nowej zdobyczy, jest to truskawko malina, będzie radziła sobie całkiem fajnie. Całą dzisiejszą zabawę rozpocznę od wykopania dołka. Porzeczka czarna ma to do siebie, że rośnie właściwie w każdych warunkach, więc stanowisko dla niej można przygotować gdziekolwiek. No jedynie fajnie, aby ten dołek był dostosowany do rozmiarów, do gabarytów tej naszej porzeczki. No i pamiętać trzeba, że jeśli mamy zamiar dodać jakiegokolwiek nawozu, no to taki dołek powinien być uprzednio przygotowany gabarytowo. Ja mam zamiar dać sobie tutaj nawozu, ale może o tym później. Porzeczka będzie bardzo zadowolona, kiedy zapewnimy jej stanowisko słoneczne, osłonięte od wiatru, no a same warunki glebowe nie mają aż takiego znaczenia. Przed przystąpieniem do wykopania naszej porzeczki możemy ją sobie odmłodzić, wycinając wszystkie takie grube pędy oraz chore pędy. Musimy sobie to po prostu ocenić. Ja po wycięciu spróbuję wam z bliska pokazać, dlaczego wyciąłem akurat te konkretne. No może jeszcze ciachnę tutaj raz, dwa i tutaj jakiś maleńki, no i to powinno wystarczyć. Spójrzcie na to, taki stary, gruby pęd. Tutaj widać, że coś go od środka gryzło, także było zasadne jego wycięcie. Tutaj uschnięty, zobaczcie, tu jest taka piszczałka, wygląda to jak piszczałka, tutaj ma takie porobione dziurki, czyli chyba jakiś szkodnik, nie wiem, czy jakiś kornik się tam wgryzł w tą gałązkę, no i ona powolutku zaczynała już zamierać, aż uschła. Także ona była oczywiście również do wycięcia. No i tutaj jeszcze też dosyć stary pęd. I zobaczcie, tutaj pojawił się taki osad na tych gałązkach. To również oznaka już starości, no i taki objaw chorobowy. Wszystkie takie pędy należy powycinać. No to teraz zabieram się za kopanie. Aby kopanie szło gładko, musimy sobie przygotować bardzo ostro naostrzoną sztychówkę. No i zaczynamy tak mniej więcej 10-15 cm od tych pędów.
No i tam nacinamy sobie takie kółeczko. Ja ten cały krzew mam zamiar podzielić. Podzielę go na trzy sadzonki, a rozpoczynam od tej chyba największej, także no będzie mi się dosyć ciężko tutaj kopało. Należy to robić w taki sposób, aby nie uszkodzić takich tych najmniejszych korzonków, które Wam spróbuję pokazać po wykopaniu. Są to korzonki przybyszowe, no i ich powinno zachować się jak najwięcej. Zatem kopiemy zdecydowanie, ale także ostrożnie. Dobra. Tutaj się dosyć ciężko kopie, ponieważ tam jest taki jakiś grubszy korzeń. No, ale trzeba będzie go również przeciąć. Nie ma wyboru. No, ale jak widzicie, już powolutku porzeczka wychodzi. Jeszcze troszkę i będę miał dostęp do pierwszej, największej sadzonki. Najlepiej właśnie robić to jesienną porą, kiedy nie ma jeszcze przymrozków, no i kiedy porzeczka straci już te wszystkie liście. Tutaj jak widzicie, tych listków troszkę jeszcze zostało, no ale generalnie krzew już traci liście. Jesień to najfajniejsza pora na dzielenie, wykopywanie, przesadzanie porzeczki czarnej. A jeśli macie jakąś fajną odmianę porzeczki, rosnącą już w docelowym miejscu, możecie sobie ją rozmnożyć w taki sposób, że taki oto pęd przyginacie sobie w stronę ziemi i nakrywacie jakimś ciężkim kamieniem. Ona w tym miejscu powinna się ukorzenić. No, ja tutaj męczę się z tą moją sadzonką, ale już chyba wyjdzie. Jeszcze nie chcę. Twarda bestia. O, teraz się udało. No, także mam oto taką pierwszą sadzonkę. Tutaj nie bardzo widać korzonki, ale zaraz Wam pokażę, jak odkryję. Jeszcze tylko wykopię sobie te dwie pozostałe. Te są troszkę mniejsze, no i będzie o wiele łatwiej je wykopać. Wystarczy tutaj kilka tych ruchów sztychówką, no i zaraz sadzonka będzie również gotowa. O, sama wychodzi właściwie. Dobra, jeszcze tutaj może z tej strony. I powinno się udać. No, chociaż też jest twarda bestia, ponieważ gdzieś tutaj ma jakiś taki swój główny korzeń. Podziemne kłącze. No i też go trzeba przeciąć. O, teraz się chyba powinno udać. Dobrze, no to mam drugą sadzonkę. No i jeszcze jedna. Ostatnia. Mam nadzieję, że wszystkie te trzy sadzonki fajnie tam zmieszczą się w tym miejscu dla nich przeznaczonym, czyli przed szklarnią. No, ta już wychodzi całkiem fajnie. Ciężka praca ogrodnika, ale jak widać, już się
udało. No i teraz jeszcze nad tym starym dołkiem warto sobie oczyścić wszystkie te sadzonki z takich zastałych chwaścików, które towarzyszyły tej porzeczce przez cały okres jej wzrostu. No i ciężko je było gdzieś tam wyplewić, ponieważ one się tam wdały w symbiozę z tymi właśnie korzonkami przybyszowymi. No ale teraz po wykopaniu bardzo łatwo je usunąć. No i właśnie taka sadzoneczka z takimi maleńkimi korzonkami bardzo ładnie przyjmie się już na nowym stanowisku. Uważajcie jedynie, żeby nie uszkodzić zbyt dużo właśnie tych korzonków. Można otrzepać jakieś resztki ziemi, niczemu to nie zaszkodzi. No i taka sadzonka jest już gotowa do umieszczenia na nowym stanowisku. No dobrze, no to można przygotować dołek. Tak jak wspomniałem wcześniej, porzeczka czarna nie ma jakichś specjalnych wymagań glebowych. Można wsypać do dołka kupnego nawozu w granulkach. Można również wsypać jakiegoś takiego własnego nawozu. Można również wsypać ziemi kompostowej. Ja zwykle podczas takich akcji wsypuję nawozu takiego od zwierzęcego, a konkretnie od moich gryzoni. Jest to nawóz również taki w granulkach, z tym, że te granulki to są odchody świnek morskich i królików. Wymieszane jest to wszystko z ich moczem, no i również z peletem oraz trocinami. Taka mieszanka w zupełności myślę, że wystarczy. No i porzeczka czarna będzie się fajnie rozwijała, a konkretnie system korzeniowy tej właśnie porzeczki, czerpiąc jednocześnie składniki organiczne z tak przygotowanej gleby. Oczywiście tutaj należy dodać również ziemi, no i wszystko jakoś ładnie spróbować wymieszać. Dobrze, ja sobie tutaj troszkę dużo tego nawozu wsypałem, dlatego troszkę odsypię, no i mogę włożyć moją sadzonkę. To jest ta największa sadzonka. Troszkę głębiej należy ją włożyć, żeby ten system korzeniowy był głębiej. No i jeśli uznamy, że w takich oto warunkach, w takiej pozycji może rosnąć tu, gdzie ją chcemy mieć, można zasypać, ale nie ubijamy, nie klepiemy. Wszystko powinno się z czasem ładnie samo ustabilizować. No i w miarę jak porzeczka zacznie rozwijać swój nowy system korzeniowy, można wtedy na przykład dosypać świeżego kompostu, jednocześnie pamiętając, aby tą powierzchnię wokół porzeczki regularnie odchwaszczać. Oczywiście nie zapominamy o sporym podlaniu tej właśnie nowo przesadzonej sadzonki. Jedna konewka, czyli 5 litrów, powinno wystarczyć. Fajnym zabiegiem, który pomoże ograniczyć rozrastanie się chwastów, jest wyściółkowanie powierzchni wokół tej porzeczki. Może to być na przykład, tak jak tutaj widzicie,
taka kora. Mogą to być na przykład liście. Może to być również skoszona sucha trawa, w zależności do czego mamy dostęp. Ja akurat mam sporo zrębek po ostatniej akcji zrębkowania, więc w taki właśnie sposób staram się wykorzystywać właśnie te zrębki. No i muszę Wam powiedzieć, że sprawdza się to rewelacyjnie. No i już po pracy. Tak prezentuje się nowa miejscówka dla moich już trzech porzeczek czarnych. Zobaczcie. Tutaj ta pierwsza bohaterka, a tutaj dwie kolejne. Zobaczymy, jak będą sobie tutaj rosły. Być może w pierwszym roku po przesadzeniu owocków będzie trochę mniej, ale potem wszystko powinno wrócić do normy. Mi się podoba, ponieważ to stanowisko jest słoneczne, no i jakoś chyba tutaj bardziej pasuje właśnie ten oto krzew owocowy. Trzymajcie się. Cześć!